Ej, w kolejnym odcinku Super Mario Star Road jest ze mną. Nie, 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 przechodź! Nie, nie przechodź! Jeżdżę na mnie po uszy w tej pony, bo się zawodzę. Dobra, misja. W misji było, że mamy do budynku jakiegoś. Ja nie wiem, o co chodzi, więc po prostu zbieram kasę. Pomocy. Pieniążek mi uciekł. Można go załatwić. I kasę. Dwie kasy. Wszystko zrobić dla kasy. Masz ciciusia, chupciu. Tutaj chyba czerwony gdzieś jest. A, tu mamy zrobić tą gwiazdkę, okej. Musisz zniszczyć okno. Co ci to snop? Ała! Zniszcz się. No, atakiem jakimś. Może skocz? Co to pisze? Okej, wszedłem. Chłopciu! Nie spadłam? Nie? Oto Mario robi gwiazdkę. A mogę się tam wejść na to, że jest do góry? What the? Czemu tu jesteś? No, nie wiem, że jest raz. Dobra, gdzieś mamy skoczyć, gdzieś tu jest gwiazdka. O, tu jest okno. Nie! Ale teraz wiemy, co zrobić. Zleciałem. Czemu są z takie ciamajty? Dobra. Jest! Gwiazdeczka. Ja zawsze jak tak i naciskam pędę, zawsze moja postać tak kuła się. No, trzeba wtedy do tyłu zrobić, żeby kopnięcie było. Wiesz, co teraz robimy? 100 pieniążków plus czerwone. Robi się jeden. Jestem obok ciebie. Muszelka? Ta kasa tam spadła. To what? Okej, mam nadzieję, że nie potrzebujemy muszelki. Fajnie było. Chwyca tą kasę. Tutaj jeszcze kasa była, z tego co pamiętam. Ale się nie pojawia. O. Mam już 25, 1/4. Ja zebrałam 3. I uwaga, tutaj gdzieś jest czerwony. O. Może tu jeszcze jest czerwony? Nie. Nie. Jak się grało na jednego w tą grę, to jak się traci wszystkie życia, to jesteśmy w takim dziwnym miejscu i tam duchy są. A tutaj po prostu nas wyrzuca do ekranu głównego, jak skończymy wszystkie razy. I to się stanie w następnym odcinku, bo tam będą duchy i wszędzie są dziury. To jest kasa. No tam właśnie byliśmy w poprzednim odcinku. Mogę
da się tutaj skosić? No ale pewnie tam nic nie ma. Gdybym miał muszelkę, to te pieniążki byłyby łatwiejsze, ale uderzyłem w niewidzialną ścianę, wiecie jak to jest. O, tam popasek jest. Chwycę popaskę. Przygotuj się na łapanie kasy. O, dobra robota. Każdy pieniążek się liczy. Nawet ten, nie ten. Okej, o, teraz tego można pokonać. Dziwna różowa bomba, która cię noca. Gdzie chwyci? Nie! Nie, nie, proszę nie. Nie! Idź na piasek, kupcie, inaczej tego nie zrobisz. Mam ci, ciusie. Co tu jest? O, czerwony sokołem. O, tam jest okno, tam tutaj na przejście jest. Czy to jest czerwony pieniążek? Co tu lata? Prawdziwe pytanie to jak się wydostaniesz? Nie mam tu. Nie mam, ta się. Idziemy, chłopcie. Tylko nie wiem gdzie. O, tu jest butelka z pieniążkami. To ja, Mario. Jestem od Polsia. Pancza jest łatwiej. Pieniążek! Złapałem. Tak będę się rzucać na falę. RIP pieniążek. Będziemy cię pamiętać. O, ja sobie prawie. My jeszcze niebieskiej dźwigni nie znaleźliśmy. To nam też proszę kasy. Na górze jest jeden. Trzeba na górę najpierw. Później zjechać. Na górę jakoś. Ej, z drugiej strony. Tu są schodki. Jaka ładna chata. El jest prawdziwy. Tak naprawdę tam pisze Eternal Star. Kolejne 5. Chcesz tu zjechać? Tak to się robi. Pro player. Tutaj jeszcze kasa jest. Do ciebie jest jata teraz. Już mamy tam wszystkie. No, tu kasa.
tych poziomach tak łatwo się łapie kasy. No kolejny, najpierw to zapiliśmy, ale się wstawamy. Ile nam brakuje? Dwa pieniążki? Wow! Jeden brakuje. Dwa, chyba. Jeszcze czerwone musimy znaleźć. Au! Tak, to jest czwarty. A ile ja mam? Tak, jak to. A jaka? Wiem, gdzie ma komputer czerwony. Widziałeś go? O, to ten skok, chłopcie. Gdzie się nie łata, to ja speedrunner zrobię. A mogę ja spróbować? Speedrun! Zaraz do ciebie to łączę, chłopcie. No właśnie, tu kajny są. Nie. Ci powietrze są trudne. Myślę, że wszystkie są łapie. Dobra. Ja zaraz zajdę do ciebie. Nie wiem, czy jest sens. O, to będzie dla sekretnego przejścia ten kusik. Tu gdzieś chyba pieniążek był czerwony, to ciebie skoczy. Na jakimś taku. O. Nie. Sie, jeszcze jadę. Myślałem, że mamy mniej. Mi się wydaje, że jeden może być jeszcze w wodzie. Skoczyłem do ciebie. Teraz będziemy szukać. Tu, chodźmy sprawdzić. Patrz, ja sam z tego pieniążka zebrałem. Nawet. Zebrałem 30 jak to? No, ja mam 100. Ała. Chcę mnie zabić. Bo jestem w wodzie. Jestem nieśmiertelny. Bo jak Mario pije wodę, to nie jestem śmiertelny. W tej grze. Ty też. Czy ty możesz zmienić kierunek? Chłopciu. No, co ten Wojtek robi? Chłopciu, proszę cię. To już takie śmieszne. Kilka razy. Mamy problem. Wiemy, gdzie jest czerwony pieniążek. Tutaj się pojawi gwiazdka. Za czerwony. Gdzie my jeszcze nie byliśmy? Jest jedno miejsce, które mi wpada do koszulki. Nie wiem, czy tam będzie. Ale gdzie chcesz iść? No już tam byliśmy. Co na taką rozliczaj coś jest? Ej, może
tej wieży. Czy ja otwierałem to muszę? Czekaj. Tutaj jest. Dwie muszle były. Poszukanie mnie. Zobaczymy, kto pierwszy tam pójdzie. Luigi czy Mario bez kamery? No to był. Nie. Chyba ja bym tu pierwszy. Wyścig teraz jest. O nie. O no. No. No po piątku, ale kasy. Dobra, nie wyskończyliśmy ten świat, ale nie. Jest jeszcze jedna gwiazdka. Za mną ma. Sekretna gwiazdka jest. Jak chcesz, to ci pomogę, chłopcie, z tym skokiem. A ja mogę spróbować ten skok? Pokupcie 100% rasy. Wiem, ale ja mogę spróbować? Kupciu, ja to zrobię za ciebie. Bo ja mogę spróbować? A właśnie, motki można robić. Co to nie? Bo brawo. No po prostu dajcie mi, żebym to zrobił. Chłopciu, jesteś tu? No, uciekł. Chłopciu, uciekł. Aha. Na szczęście. Już do ciebie idę. Musimy iść tutaj. Nie. Dobra, sam to zrobię. A mogę się tutaj odpić? A nie, dobrze. Nie, stój tam, dobrze jesteś. Nie. Chłopciu. Miałeś tam być. Muszę tutaj udać skosić? Tak. O, dobrze. Teraz idź tam trochę do środka. Tam, na tą butelkę. Tak. Butelka się tu pojawia. Klikniemy. Trzeba to okno snuć. Nie niesz mi putełek. O, zbiłem tam. Jesteśmy teraz Metal Mario, Metal Luigi. Ała, dzięki. Fajna muzyka leci. Tak, tak, odblokujemy, tak. A kiedyś nie umiałem tego zrobić. Teraz możesz zniszczyć. Nie, naprawdę? Ale naprawdę? Jak masz tą czarkę, to możesz skakać po lawie. Ci się nic nie stanie. Tam z tyłu koń jest chyba. Ja mogę go wziąć. Jak to mi pomagasz, mogę tutaj. Uciekaj, ty skiniesz zaraz. Ja skinąłem? Przecież czapkę miałem. Ty, właśnie nie lubię tego, bo to jest spukowane. To będziesz. Czemu on nie zrobił, że jesteśmy metal kolor? Jeszcze dwa zostały. Z tym zawsze miałem problem. Nie masz tu. Kiedyś, gdy nie umiałem grać. O. Wiem.
Ja wszystko wiem, Wojtuś. Wszystko, co wiesz, to ja już wiem. Potrójny skok. Easy. Jaka? 8. Masz, chodźcie w słabkę kwiastkę. Ale Wojtuś, ale Wojtuś, przestań kapić. Jest, piątka. Skończyliśmy czwarty świat. To jest pierwszy świat, który mamy na 100%. Teraz wiesz, co to znaczy? Że możemy... Możemy mieć teraz te trzy jakiegoś świata, tylko zrobić na 100%. To pierwszego można. Nie, to pierwszego trzeba inną mieć. Niebieską? Tak. A my tutaj jeszcze niebieską musimy mieć. To nie zrobimy tylko na 100%. No. Trzeba mieć dwa zamki. Dobra, trzeba tutaj iść po prostu. Nie! Dobra, zabijmy jako, żeby nam nie przeszkadzał. Trzeba tam skoczyć. Uwaga, uwaga, obracam kamerę. Trzeba teraz tam. Fuck! Akurat na mnie poleciał. To ty sam spróbuj. Jak się nie uda, to znów razem. Musiałeś ten lepszy skok zrobić tak i tak, wiesz? Będziemy musieli to potrenować po tym odcinku. Bo to jest bardzo ważne w tej grze. W oryginalnej grze to nie jest ważne, ale w tej o tak, trzeba potrójne skoki z odbijaniem robić później. Ale wiesz, takie, że w miejscu robisz potrójny skok. Jest trudna sztuka to opanowanie. Bye bye, popciu! I'm gonna eat spaghetti! Co do tego załatwimy? O, kto pierwszy skacze, nie? Naprawdę? Naprawdę? Dobra, ja zrób... Luigi, uważaj! Nie! Czemu nie chwycił tego głupiego drzewa? Brawo, Luigi! Lataj sobie! To śmierci se poleciał. Mamma mia! Czy ktoś kichnął? Nie! To byłem ja! Speedrun zrobię. Ja teraz zrobię F5, bo mam... Ale najpierw niech chłopcie wyjdzie. I niech on skinie. Mam nadzieję, że dobry guzik wcisnął. No! Fraj. Dobra, chłopcie skinął. A mogę się resetować? Ja po prostu idę. Jak ja skinę, to reset. I widzisz, po to trzeba mieć zielone bloki. Nie można się na nie chwycić, tak jak... A, można. Okej. Okay. Let's go! Let's go! Nexus! Możesz się go mówić? Dobra, tutaj zakończymy odcinek. A w następnym odcinku będziemy skończyć trzeci świat na 100% i zobaczymy, o co chodzi z tymi duchami. Yo! Ej, usłyszałem.